Prząsająca przepowiednia dotycząca Blinkena, no i przyszłości chodzi o Stany Zjednoczone, Europę, wojnę światową, Rosję. Dzisiaj przedstawiam przepowiednie Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą Blinkena, a więc sekretarza tutaj w Stanach Zjednoczonych. Bardzo ważna osoba, bardzo ważna postać, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę Nowy filmik wejdzie też na mojego fanpage'a na Facebooku. zalegujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza dotyczącej Blinkena, a więc sekretarza tutaj w Stanach Zjednoczonych. Człowieka bardzo ważnego, tak odpowiedzialnego tutaj za kwestie bezpieczeństwa. No i tutaj Jasnowidza ostatnio robił właśnie wizję, przepowiednie, co myśli ten człowiek, a czego na przykład głośno tutaj publicznie nie powie, co nas może spotkać tak jeśli chodzi o tutaj przyszłość natomiast no jest to przerażająca przepowiednia bo ona tak naprawdę tak, a ona tak naprawdę tutaj, no, dotyczy naszej przyszłości, dotyczy ona także po prostu Polski, Europy, e, pomimo tego, że, no, Antony Blinken jest tutaj po prostu tak sekretarzem Stanów Zjednoczonych, tak, mo, mo, można, mo, mogłoby się wydawać, że to jest przepowiednia, która dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, a wcale praktycznie tutaj tak to nie jest, tak, wcale po prostu tak to nie wygląda. No więc tutaj, tutaj właśnie Jasnowid Jackowski mówi na temat po prostu przyszłości, tak, jeśli chodzi o to, co nas czeka, mówi w ten sposób, że, że praktycznie kluczowe tutaj będzie. Ósmy dzień danego miesiąca prawdopodobnie może tu chodzić o 8 na przykład lutego czy 8 marca, że będą mieć miejsce ponowne wydarzenia na morzu, będą mieć miejsce działania militarne, będą mieć miejsce też po prostu tutaj ataki na dwa statki, jeden atak będzie spowoduje małe uszkodzenie jeśli chodzi o ten statek, drugi atak spowoduje duże uszkodzenie jeśli chodzi o ten statek. No i tutaj skupiając się, robiąc praktycznie wizję przepowiednie dotyczącą blinkena Jasnowidzowi Jackowskiemu skojarzyła się ciśnina Ormus. Być może tam będą trwały batalie walki. Eee, tutaj Jasnowidz mówi w ten sposób, że od 8 lutego, od 8 lutego do końca marca tak, będziemy mieli do czynienia z wy, wy praktycznie tutaj z powstawaniem takiego gigantycznego konfliktu na świecie, tak, czy w tym czasie praktycznie będziemy świadkami tego, jak na naszych oczach powstaje ten gigantyczny konflikt na świecie, no i tutaj praktycznie Jasnoid Jackowski mówi też, że skojarzyły mu się praktycznie wzgórza Golan, jeśli chodzi o Blinkena, tak, Iran, Bliski Wschód, że tam coś ohydnego ma się praktycznie wydarzyć, Żyć, jeśli chodzi o wzgórza Golan, za co pierwotnie będzie praktycznie obarczany Iran, tak, ale wcale po prostu Iran tego nie dokona, a wina będzie zrzucana tutaj na Iran. No i tutaj Jasnowitz Jackowski właśnie mówi na temat kilku państw, które mogą być zaangażowane, jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie. To jest Wielka Brytania, to są Stany Zjednoczone, to jest Jemen i Izrael tak, no wiemy o tym, że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zaatakowały Jemen 60 praktycznie punktów 60 miejsc na terenie Izraela przepraszam, na terenie Jemenu zostało zaatakowanych przez tutaj wojska Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych no ale jakby w, do tej układanki według jasnowidza Jackowskiego brakuje tutaj też zaangażowania Izraela, tak zaangażowania praktycznie tutaj Izraela no i zobaczymy, tak, czy rzeczywiście Izrael opowie się po tych stronach, jeśli chodzi o Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, czy też będzie dokonywał ataku, jeśli chodzi o Jemen, czy Izrael w, tej, w tym przypadku będzie bierny, tak? No, i tutaj 8 dnia danego miesiąca, coś ma się wydarzyć: jakieś duże wydarzenia, działania militarne na morzu. Od 8 lutego do końca marca, będziemy świadkami jakiegoś dużego konfliktu na świecie. Atak na dwa statki. Pierwszy atak będzie spowoduje małe uszkodzenie, drugi atak spowoduje duże uszkodzenie. Tak miałby myśleć Antony Blinken, jeśli chodzi o to, co ma się wydarzyć. To ktoś może powiedzieć: No, to co? Po prostu te zdarzenia, które mają miejsce na świecie, one są zaplanowane, skoro Blinken miałby o tym Myśleć tak, no to by wskazywało na to, jakby te zdarzenia były już zaplanowane. Może tak jest po części, tak? Tu też jest ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o wzgórza Golan. Być może te wzgórza Golan po prostu tam coś się wydarzy, jakiś zamach, jakieś po prostu oszczelanie, czy na przykład rakieta spadnie, za co będzie obarczany tutaj Iran. Eee, tak, na, tutaj jasno jest nazwał, że na wzgórzach Golan wydarzy się coś ohydnego. E, tak? Coś ohydnego, może tam będzie mieć miejsce jakaś masakra, nie wiadomo, za co miałby być obarczany Iran, ale e, tak naprawdę e, tak e, tutaj w wcale po prostu Iran za tym nie będzie stał, czyli praktycznie e, padną oskarżenia jeśli chodzi o Iran, tylko też no, takie oskarżenia, które one od razu padają, to trzeba też po prostu daną sytuację zbadać po prostu, tak, przeanalizować, czy rzeczywiście atak był dokonany, tak, jeśli chodzi o dane państwo, czy na przykład, no, bo to ja, to, ja już to mówiłem kiedyś na jednym z filmików, że w dzisiejszych czasach jest bardzo niepewna sytuacja, na przykład, e, tak, e, jakby Trzecia siła, trzecie, trzecie państwo. Może zdestabilizować sytuację w danym regionie. No, na przykład mamy dwa kraje, po które, które są zwaśnione, tak? One ze sobą graniczą i teraz, na przykład, inne państwo może wyszczelić rakietę, tak? Po prostu to zaraz będzie tutaj kwestia i uderzy jedno z tych państw, to zaraz jedno państwo zaatakuje drugie, oskarży drugie, no bo jest z nim skonfliktowane, czyli tutaj może być kwestia destabilizacji zupełnie ze strony innego państwa, tak? Czy też na przykład regionu. No i tutaj kwestia właśnie, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o tą ciśnienie, ciśnienie, ciśnienie Ormus, ataki na dwa statki, jedno spowoduje małe uszkodzenie, drugie spowoduje, że spowoduje duże uszkodzenie, tak, być może tam będą mieć miejsce jakieś potężne walki, walki na wodach, które zaangażują właśnie tutaj marynarkę wojenną, floty, być może torpedy, tak, to na pewno byłaby przerażająca sprawa, oczywiście ja jestem za pokojem na świecie, Natomiast z drugiej strony to byłby konflikt, którego nie było od dłuższego czasu. Taki konflikt morski, tak? Wodny. Eee, tylko no, taki konflikt spowoduje, że automatycznie taka ciśnina będzie wyłączona z użytkowania, bo tam będzie dużo statków tutaj, tak? Dużo po prostu wojska, więc to też będzie mieć szkutki, skutki handlowe dla całego świata, tak? Eee, no zobaczymy, jak tutaj ta rzeczywiście ta sytuacja będzie wyglądała. Pytanie, czy Antoni Blinken wie więcej niż na przykład przykład prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden czy Blinken Wie po prostu mniej, ma tylko po prostu pewien określony czy wąską po prostu wiedzę. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jeśli chodzi o tą wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego dotyczącą Antoniego Blinkena. Czyli to, co on by myślał w głowie, tak? Być może on dowiedział się, że są takie jakieś po prostu plany, że, że taka sytuacja może mieć miejsce, tak? Może mieć po prostu jakieś raporty, jeśli chodzi o służby wywiadowcze, które mu raportują co się może tam wydarzyć, że dojdzie do jakiejś po prostu prowokacji i tak dalej. No zobaczymy. Czyli tutaj kluczowa sprawa, jeśli chodzi o ciśnienie. ormus bliski wschód, jedna krwawa wielka jatka. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.